Dzień dobry, Mateusz Benesz, zapraszam na serwis sportowy. W trzeciej serii PGNiG Superligi piłkarze ręczni Zagłębia Lubin zagrają w Gdańsku z tamtejszym toru z Wybrzeżem. Gospodarze spotkania po dwóch pierwszych meczach mają na swoim koncie komplet punktów. Gdańszczanie w obu meczach nie byli faworytami, jednak pokazali, że nie zawsze faworyci wygrywają. Na inaugurację sezonu Wybrzeże po zaciętym spotkaniu pokonało MMTS Kwidzyn, a następnie wygrało na trudnym terenie w Opolu różnicą 4 trafień. To sprawiło, że najbliżsi rywale miedziowych zajmują aktualnie 3 miejsce w tabeli za wielką dwójką Wiwę Wisła. Jest to zespół, który wygrał 2 pierwsze mecze. Wygrał mecz z Kwidzynem w pierwszej kolejce i drugiej kolejce z Opolem. Także bardzo dobrze prezentują się na początku rozgrywek tego sezonu. Być może są pewnym zaskoczeniem dla niektórych. Na przeciwnym biegunie tabeli znajduje się Zagłębie Lubin. Miedziowi przegrali 2 pierwsze mecze, najpierw w Opolu, a następnie na własnym parkiecie z grupą Azoty Unią Tarnów, ale trzeba przyznać, że w obu mogli pokusić się o punkty. Tak się jednak nie stało i aktualnie Lubinianie zajmują przedostatnią pozycję w ligowej tabeli. Natomiast jeżeli chodzi o nas zespół, o przygotowanie do tego meczu, mieliśmy kilka dni więcej, ponieważ kolejka przesunięta była nasza na środę. Tak jak powiedziałem wcześniej, z każdym zespołów poza pierwszą dwójką jesteśmy w stanie wygrać. Żeby to uczynić, trzeba realizować w 100% swoje założenia, które przed meczem wspólnie ustalamy. Trzeba dać serce, to często robimy, ale niestety nie zawsze jest dobrze z tą realizacją założeń. Trzeba być skutecznym w ataku i tą skuteczność podnosić z meczu na mecz. I oczywiście, tak jak już rozkładamy na czynniki pierwsze, muszą pomóc nam nasi bramkarze. Jeżeli to wszystko razem zadziała, to wtedy mamy dużą szansę, żeby mecz z Gdańskiem wygrać. Nie patrzymy w tył, to znaczy nie patrzymy na to, czy te mecze wcześniej z Gdańskiem wygrywaliśmy, czy przegrywaliśmy. Zespół z Gdańska się zmienił, 6 czy bodajże 7 zawodników nowych doszło. Na ostatnie 5 meczów Zagłębie wygrało 4, w tym 1 po rzutach karnych. W miniony weekend bez zaskoczenia spisali się zawodnicy Leksadu Kościelec, którzy pewnie pokonali Bazalt Piotrowice 8-3. Przebudowana drużyna z Kościelca ma jeden cel w obecnym sezonie, jakim jest awans do klasy okręgowej i póki co udowodniają swoje ambicje na boisku. Ciężka pierwsza połowa, ciężka przeprawa, graliśmy pod wiatr, ciężko było sobie stworzyć sytuację, mimo tego robiliśmy to, ale nie byliśmy do końca skuteczni. 2 głupie bramki oczywiście straciliśmy po błędach indywidualnych, nie po akcjach, no i na pewno to nie napawa optymizmem. Jakie plany na przyszłość? Jakaś mobilizacja? Co przed Wami? No na pewno będziemy w tym sezonie walczyć o awans. Postaramy się to zrobić. Jeśli się uda, będziemy bardzo się cieszyć i będziemy jeszcze walczyć o jak najwyższe cele. W następnej kolejce lider zmierzy się z Albatrosem Jaśkowice, natomiast Bazalt poszuka zwycięstwa w meczu z Wilkowianką Wilków. Dąb Stowarzyszenie Siedliska bardzo dobrze zaczął swój pierwszy sezon w lidze okręgowej, jednak w weekend musiał uznać wyższość kandydata do awansu, czyli Iskry Księgienice. Beniaminek do tego meczu był niepokonany, jednak Iskra dała im prawdziwą lekcję futbolu. Po tym spotkaniu Księgienice zameldowały się ponownie na pierwszym miejscu w tabeli. Przede wszystkim cieszymy się z kolejnych punktów. Najważniejszy dla nas jest każdy mecz ligowy i do każdego meczu musimy podchodzić z takim nastawieniem jak dzisiaj, jak tydzień temu. Troszkę wiadomo, na początku sezonu w tej drugiej, trzeciej kolejce zbyt szybko wierzyliśmy, że wszystko się pójdzie prosto, a tak nie jest. Tak? To jest taka liga, że póki nie zabijemy meczu kilkoma bramkami, to przeciwnik będzie walczyć, dopóki będzie miał siły i na to musimy być przygotowani przez cały sezon. Dąb nie podłamuje się po tej porażce i chce ją wykorzystać jako lekcję, aby w kolejnych meczach być silniejszym. Paradoksalnie cieszę się, że ten mecz w końcu przyszedł. Mieliśmy swoją prywatną długą serię ligowych meczów bez porażki, to też szanujemy, a gratuluję drużynie Iskry i nawet cieszę się, że to na tą drużynę padło, bo to była naprawdę drużyna poziom wyżej od nas i to widać, to było widać. Mądrość boiskowa, mądrość grania, oni nam dali bardzo dobrą lekcję futbolu i no, szanujemy ten mecz i wyciągamy z niego wszystko co najlepsze. Iskra Księgienice w najbliższy weekend zagra z Czarnymi Dziewin, a Dąb pojedzie do Białołęki na mecz z Gwardią.
Od początku sezonu Fortuna Obora spisuje się bardzo dobrze i ma na swoim koncie kolejne punkty. Tym razem pokonała na wyjeździe Kryształ Chocianowiec 3-0. W ubiegłym sezonie awans był o krok, więc w tej kampanii Fortuna nie chce tracić czasu i od pierwszych spotkań pewnie pokonuje swoich rywali. Oczywiście będzie ciężki teren tutaj, popadało przed meczem, grząskie boisko, nieprzyjemne, wiadomo jak się w Chocianowcu gra, zespół waleczny. Liczyliśmy na to, że będzie dużo walki, dużo biegania sytuacji, tak też było w pierwszej połowie, nie mogliśmy znać w ogóle rytmu grania, dopiero w 45 minucie w końcówce strzeliliśmy w ramkę ładny strzał Łukasza Kulickiego. Z jednej, z drugiej strony sytuacje w pierwszej połowie, w drugiej połowie szczęśliwie nam się ułożyło, zaraz na początku strzeliliśmy jedną bramkę, drugą bramkę, no i mecz pod kontrolą. Jesteśmy oczywiście w innych nastrojach jak w tamtym sezonie, gdzie zremisowaliśmy tutaj 3-3, kiedy prowadziliśmy 3-1. W końcówkach dostaliśmy na remis i nawet mogliśmy ten mecz przegrać. Przez ten punkt nie zajęliśmy drugiego miejsca i nie było tego awansu gdzieś tam, którego nie chcieliśmy, z drugiego miejsca. Dzisiaj oczywiście inaczej to wygląda. 17 zawodników na meczu, 9 jeszcze nie zabraliśmy, bo taka szeroka kadra jest. Kolejne 3 punkty dopisujemy. Myślę, że po dobrym meczu w drugiej połowie szczególnie pokazaliśmy swoją wyższość i techniczno-taktyczne górowaliśmy nad przeciwnikiem. W następnej kolejce Fortuna Obora podejmie Wiktorię Parchów, a Kryształ zagra z Nową Wsią Lubińską. To wszystko w tym wydaniu serwisu sportowego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.